Witam, tu szalony kolekcjoner. Otwieramy dzisiaj 20 saszetek Champions League 2012-13. Tak to wygląda. Zobaczymy, czy trafią nam się jakieś fajne, wartościowe karty. No to zaczynamy. Zwykłe. Saszetka numer 2. No i tutaj mamy pierwszego golstopera z Manchesteru. Saszetka trzecia. No i tutaj mamy Roneya. Dobra karta, bardzo lubię tego zawodnika. Ciekawe, czy trafi nam się jakiś master albo top master. Zdążyłem powiedzieć i już mamy Iniestę. Ładna karta, solidna. Bardzo fajnie wygląda ten zawodnik na tej karcie. Czyli mamy pierwszego mastera. Poza tym to karty bazowe. Kolejna saszetka. I tutaj mamy Kagawę. Też dobra karta. Luka Modric. Zobaczmy dalej. Karty bazowe. Kolejna saszetka. I tutaj mamy Star Playera. Też dobra karta. Otwieramy kolejną. I znowu Master. Do komplety do Iniesty mamy teraz Hernandeza. I drugi Master. No i mamy też zwykłego. Kolejna saszetka. Ale pomieszali. O, i tutaj mamy Telo. Dobra karta, jestem z niej zadowolony. To jest jedna z bardziej wartościowych kart w tej edycji. Karta trudna do zdobycia. I taka, która jest poszukiwana przez większość kolekcjonerów. Poza tym nic ciekawego. Kolejna saszetka. I tutaj nic nie ma. Jedziemy dalej. Adriano. Znowu nic. Ale widzę, że dużo zawodników z Zenitu nam się trafia. To dobrze, bo to drużyna, którą trudno zebrać. No i tutaj mamy Fabregasa. Kartę fans favorit. Na razie dopisuję Barcelona. Poza tym nic ciekawego. Zobaczmy dalej. No i Podolski. Też fajna karta. Jedna z... też z bardziej wartościowych. Oj, od tyłu zacząłem otwierać. Jakiś top master albo legenda. Cztery. Tutaj znowu nic. Valdes, bramkarz. Tak jak mówiłem przed chwilą, sama Barcelona się trafia. Chyba najbardziej wartościowy goal stopper z kart edycji Champions League 2012-2013. Ta karta na pewno mi się przyda. Ramos. Coraz mniej tych saszetek.
Ups. I mamy tutaj Rodrigueza, Rising Stara. Znowu go stoper. Zawodnik Schalke. Błaszczykowski. I nic. No, zostały dwie ostatnie saszetki. Dzisiaj wysłałem znowu kolejne listy do Was, także ktoś jutro, ewentualnie w poniedziałek, powinien dostać przesyłki ode mnie. Zapraszam też do brania udziału w moich konkursach, gdzie nagrodami są karty, saszetki, różne inne rzeczy. Sukcesywnie staram się wysyłać każdemu coś, jakiś drobny prezent, upominek. I ostatnia saszetka. No i mamy tutaj star playera. A więc tak. Zebraliśmy znowu mnóstwo makulatury, czyli kart bazowych. Mamy też czterech star playerów, z czego chyba takim najbardziej wartościowym jest Runej. Mamy trzy Rising Stary, w tym Tello. Bardzo dobry zawodnik. Trzech bramkarzy, w tym Valdesa. Fabregasa, Fansa. I dwóch masterów. Także tak to wygląda. Otworzyliśmy około 20 saszetek. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na moje kolejne filmy, gdzie będziemy otwierali na pewno dwa boksy, które dzisiaj do mnie przyszły. Myślę, że też przysiądę kiedyś i otworzę dla Was naklejki. Zobaczymy, może uda nam się z tego, co mam, złożyć cały album. O, mamy tutaj jeszcze trochę kart z Euro do otwierania, ale to może w przyszłym tygodniu. Dobra, jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Polecam, komentujcie, subujcie. Szalony kolekcjoner, cześć.